Rozkład tygodniowy na następny tydzień od 28 lutego do 6 marca 2022 roku. Z kart Tarota. Zapraszam serdecznie na moje czytanie. Co wydarzy się? Jakie wskazówki pokaże Tarot? Co będzie ważne, istotne w następnym tygodniu? Jakie są tendencje? Jakie impulsy możemy wziąć do działania w następnym tygodniu? Przyjrzyjmy się. Przepraszam serdecznie. Witam serdecznie oczywiście wszystkich moich stałych słuchaczy, subskrybentów oraz również nowych widzów, którzy dzisiaj w jakiś sposób odnaleźli mój kanał, który oczywiście reklamuję na Facebooku i na YouTubie, niedługo już oczywiście też na Instagramie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Myślę, że się opłaca, ponieważ dostaniecie wtedy powiadomienia od YouTuba o nowych premierkach. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry i wtedy nie pominiecie żadnej premierki. A są rozmaite tematy, horoskopy, są rytuały na nów księżyca albo pełnię księżyca, są właśnie tygodniowe rozkłady, również robię karty anielskie na cały tydzień. No i oczywiście uwielbiane przez Was tematy miłosne. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. I przede wszystkim proszę Was, kochani, o lajki z kciuczkiem w górę i o komentarze. Dla wymiany energii chcę poczuć Waszą obecność, że jesteście. Więc piszcie mi w komentarzach, czy wróżby rezonują, czy grupy, które wybraliście, są zgodne z Waszymi historiami. Piszcie wszystko, nawet wysyłajcie po prostu smajliki. Jest to nasza grupa i dla wymiany energii potrzebuję tego po prostu do dalszego nagrywania, że jesteście, że patrzycie, że oglądacie. Dobrze, już wylosowałam. Widzieli Państwo, wypadły mi karty na 5 dni tygodnia, od poniedziałku do piątku i na 2 dni, sobota i niedziela w weekend. Oraz wypadła mi jeszcze jakaś dodatkowa karta, którą też tutaj spróbuję do tematu następny tydzień jakoś zdefiniować. Zobaczymy w kontekście, co się wydarzy. Zaczynajmy, kochani. Jeszcze powiem tylko, że robię również wróżby indywidualne. Zapraszam wszystkich na wróżby indywidualne na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć osobistych i pytań do Waszych poszczególnych problemów. Zapraszam, piszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajduje się pod filmikiem i w komentarzach. Znajdźcie mój adres e-mailowy, napiszcie do mnie, ja odpiszę od razu, jakie są warunki takich wróżb. Zapraszam. Dobrze, i teraz zaczynamy czytanie na cały tydzień, kochani. Poniedziałek. Poniedziałek to król buław. Król buław mówi o tym, że powinniście w poniedziałek być aktywne. Aktywne, kreatywne, energiczne i konkretne w dążeniu do celów. Tutaj król buław jest aktywny w działaniu i dąży śmiało, odważnie do celów, które sobie oznaczył. Umie też motywować innych. Jest sam oczywiście zmotywowany i jakby zachwycony swoimi działaniami, planami. Jest również być może niecierpliwy, jeśli chodzi o osiągnięcie swoich celów. Jest bardzo temperamentny, charyzmatyczny, pewny siebie i lubi ryzyko w działaniu. Oczywiście jest to bardzo seksualna, atrakcyjna, charyzmatyczna osobowość. Król
Buław to są takie znaki, kochani zodiaku, jak baran, lew i strzelec, czyli wszystkie znaki horoskopu związane z żywiołem ognia. Bardzo szybkie, konkretne, silne, pewne siebie. Kim może być król Buław? Być może jest to wasz partner, wasz szef. Bardzo silna osobowość, lub jeśli nie macie nikogo takiego, nie znacie nikogo takiego z poznaku barana, lwa i strzelca, to poniedziałek mówi, żebyście wy sami działali w takiej energii, czyli silnie, zdecydowanie, z motywacją, z zaangażowaniem, z silną wolą, z szybkością działania, energią, kreatywnością i po prostu konsekwentnie dążcie do swoich celów, które sobie założyliście. Tutaj od poniedziałku być może zaczynacie coś nowego, nowe projekty, nową pracę, nowe pomysły macie, czyli macie wejść po prostu w te nowe z bardzo silną wolą działania. Nie wątpicie, nie wątpcie, nie bądźcie pesymistyczne, nie miejcie negatywnych myśli, proszę. Tylko tutaj, tak jak król Buław się zachowuje odważnie, pewnie siebie. Działajcie. We wtorek Wisielec. Wow. Wisielec, kochani, mówi o tym, żebyście się wycofali i spojrzeli na sprawy, na wasze różne problemy z innej perspektywy. Wycofajcie się, wyciszcie, przeczekajcie. Zostawcie te stare problemy i przemyślcie sobie, jakby, widzicie tu, wisząc głową do góry, czyli zupełnie z innego punktu widzenia, z innej perspektywy. Być może wtedy wpadną wam nowe pomysły na rozwiązanie problemów lub na jakieś nowe sprawy. Czyli musicie zmienić punkt widzenia, by inaczej spojrzeć na te sprawy i inne mieć nowe pomysły, jakieś zupełnie innowacyjne być może, lub zupełnie inne. Czyli tutaj musicie we wtorek, albo powinniście dojść do jakichś innych wniosków, innych przemyśleń, innych spostrzeżeń. Uspokójcie się, uspokójcie emocje i nerwy. Miejcie po prostu spokojny dzień i przemyślcie wszystko inaczej, od początku. Tutaj, jeśli macie jakieś problemy, to nie działajcie pod wpływem emocji. Bądźcie pasywni we wtorek. I przemyślcie jeszcze raz swoje kroki działania. Także tutaj zaprasza wręcz ta karta do nierobienia niczego we wtorek, co wam może zaszkodzić. Do niedziałania pod wpływem emocji, nerwów, frustracji, tylko przemyślenie na spokojnie wszystkich spraw, problemów, kroków i po prostu wyciszyć się w ten dzień. Czyli to był wtorek, środa. Wow, środa znowu jakaś waleczna, kochani. Paź mieczy. Jeśli macie dzieci, to może tutaj będzie jakaś kłótnia z dzieckiem, awantury, problemy, stres z dziećmi. Zwróćcie na to uwagę, o co tutaj chodzi. Ponieważ będzie coś dziecko wam mówiło, opowiadało, czy pyskowało, czy nie wiem, prowokowało. Tutaj paź mieczy mówi o osobie młodej od 15 do 25 lat lub młodej, duchem bardzo aktywnej, zawiadackiej, walecznej. Tutaj takie są znaki horoskopu jak bliźnięta, waga i wodnik. Jeśli rzeczywiście znacie kogoś spod tego znaku lub macie dziecko spod tego znaku, to jest właśnie ta postać. Niemniej jednak, jeśli macie takiego młodego przyjaciela, kochanka, wielbiciela, to tutaj będzie uwaga, będzie ostro, być może kłótnia, być może jakieś prowokacje. Być może dojść do jakiejś sprzeczki.
Być może ktoś Was skrytykuje w środę. Nie reagujcie, proszę, agresywnie. I nie odcinajcie od razu tej osoby poprzez krytykę, tylko przemyślcie, czy ta krytyka jest słuszna. Tutaj będzie w środę ewentualnie szansa, by coś wyjaśnić, jakieś spory, kłótnie, by coś właśnie tutaj ze sobą wyjaśnić. Po jakichś konfliktach. Jeśli w środę dojdzie do konfliktów, to oczywiście można też to od razu wyjaśnić. Szansa na jakieś właśnie tutaj rozmowy wyjaśniające. Nie bierzcie sobie tej krytyki w środę tutaj za bardzo do siebie i nie wybuchajcie, nie ulegajcie żadnym prowokacjom, bo wtedy pogorszycie tę sytuację już i tak waleczną, czy jakąś prowokacyjną. Czyli uwaga w środę na kłótnie, by nie dać się sprowokować, by nie dać się po prostu jakoś emocjonalnie unieść, by coś nie wybuchnęło, tak? Bo coś będzie w powietrzu. W czwartek As de Kelce, czyli As Kielichów. As Kielichów zapowiada początek, szansę na jakąś miłość, na nowe emocje, szansę na dużą, piękną miłość, na to, byście byli szczęśliwi, na jakieś piękne uczucia, szansa na bycie szczęśliwym, na szczęście, na miłość, na spełnienie, na piękny czas. I na to, by się otworzyć na nowe jakieś uczucia. Tutaj ta karta zapowiada początek. W czwartek być może pójdziecie na randki. Bardzo dobra pasa, bardzo dobry dzień na randki, na romanse, na poznanie kogoś, kto jest romantyczny i z kim można coś zacząć, coś emocjonalnego, romantycznego, miłosnego. Niezależnie, czy jest to flirt, przyjaźń plus, czy być może początek jakiejś wielkiej miłości i związku. Natomiast dzień romantyczny, szansa od losu, którą nie powinniście przegapić i nie powinniście ominąć. Czyli w czwartek idźcie na randki, umawiajcie się. W piątek cesarzowa. Cesarzowa to karta przepięknej kobiety, płodnej. Czego się nie dotknie, to to przemienia się w piękno. Piękno natury, piękno rodziny. Umie współpracować z innymi, troszczy się o wszystkich, jest dobrą matką, opiekunką, współpracownicą. Taka właśnie atmosfera jest w piątek. Jeśli macie rodzinę, poświęćcie się dzieciom, rodzinie. Zadbajcie o dom, o rodzinę. Jeśli macie partnera, zadbajcie o niego, by był w ten dzień szczęśliwy, że ma taką piękną, cudowną partnerkę. Lub idźcie do kosmetyczki, zróbcie sobie wellness. Relaks, zróbcie sobie dzień piękności, idźcie do fryzjera, zróbcie sobie maski na twarz, jakieś upiększające. Zadbajcie o swój wygląd, o swoją kobiecość, byście były piękne, powabne, kobiece, pachnące, urocze. Bo taka właśnie jest cesarzowa. Oczywiście, jeśli pragniecie mieć potomstwo, dziecko, to w piątek właśnie jest dobra passa, by zajść w ciążę. Czyli być może seks doprowadzi tutaj do ciąży. Piątek jest dobrym na to dniem. Tutaj ta karta mówi również o kreatywności. Jeśli nie chcecie oczywiście dziecka, potomstwa, zajść w ciążę, mówi o tym, że narodzą się być może w piątek jakieś nowe pomysły, projekty, które przyniosą sukces. Czyli bądźcie kreatywni. Bądźcie kreatywne w piątek. Szukajcie nowych rozwiązań, nowych idei, nowych projektów, nowych kontaktów. Ta karta mówi również, że piątek jest dniem radosnym i że macie w sobie piękny spokój, harmonię i balans w zgodzie z naturą, w zgodzie ze samą sobą. Żyjecie i radujecie się wszystkim wokoło. Piątek jest bardzo pozytywnym, pięknym dniem. Teraz przejdźmy do soboty i niedzieli. Sobota, cztery buławy. Cztery buławy mówią o radości, być może
uroczystościach, jak i z przyjaciółmi, z rodziną, byście były w sobotę otwarte na wszelkie jakieś okoliczności, zaproszenia. Tutaj jest wino, muzyka, śpiew, radość, socjalne kontakty, przebywanie z innymi, radowanie się z innymi. Także otwórz się na inne kontakty, na zaproszenia lub ty zaproś innych ludzi i to będzie jakieś radosne spotkanie. Czyli przyjaźń, harmonia, szczęście, radość. Takie tutaj są cechy tej karty. Ale jeśli chodzi o relacje, o związki, to jest to również karta radości, owszem, miłej atmosfery, ale również stabilizacji. Że jeśli masz kogoś, o kim myślisz, osobę ukochaną, to na pewno jest jej dobry dzień w sobotę na budowanie czegoś stabilnego z Twoją osobą kochaną, mężem, kochankiem, partnerem, na budowanie lub planowanie swoich czterech ścian, domu, po prostu plany na przyszłość, stabilne, konkretne. Czwórka to numer stabilności. Niedziela. Niedziela, jakiś ból, jakiś lęk, jakieś rozdarcie serca. Pech w miłości, czy być może jakaś smutna informacja o trójkącie miłosnym? Rozczarowanie, kłótnia, rozstanie? Jakiś krok, który zrobicie lub musicie zrobić, który Was bardzo dręczy, boli. Przede wszystkim widać tutaj na tej karcie bardzo ogromne zranienie. Właśnie łzy, ból. Musicie podjąć jakąś decyzję. Jest ta decyzja ogromnie ciężka dla Was. Decyzja o zerwaniu, rozstaniu, rozwodzie, odejściu, wyprowadzce, zakończeniu małżeństwa. Wiadomość być może o zdradzie, o trójkącie właśnie miłosnym. No, serce Wam krwawi. Bardzo duży smutek. Przede wszystkim ogromne rozczarowanie. I tu wypadła mi jeszcze jedna karta. Jeszcze chciałam ostrzec, że w niedzielę, uwaga, byście nie wpadały od razu w jakieś depresje i bardzo, bardzo negatywną fazę. Tutaj wypadła mi jeszcze karta cesarza. Cesarz to oczywiście osoba bardzo władcza, silna, która jest, owszem, odpowiedzialna, pewna siebie, ma przede wszystkim w ręku władzę i lubi się tą władzą pokazywać poprzez ten walor władzy. Ta silna osobowość być może tutaj Was zrani, ponieważ te dwie karty wypadły mi razem. I to jest ta karta cesarza, która mi wypadła już o jedną za dużo. I tutaj te karty dwie wypadły razem. Zastanawiam się, czy będziesz zraniona przez jakiegoś cesarza, przez jakąś bardzo silną osobowość, która ma niesamowitą władzę. To może być oczywiście twój mąż, twój partner lub twój szef, który ciebie tutaj zrani czymś konkretnym, jakąś decyzją swoją, którą podejmie. Bardzo ostrą, jakąś być może bardzo surową. Także uwaga tutaj w niedzielę na wszelakie takie osobowości, które są właśnie bardzo silne, jak cesarz. Cesarz to jest baran, zodiakalny baran.
Przemyślcie więc, kto ewentualnie to może być. Spod znaku barana, kto tak właśnie tutaj ewentualnie was może skrzywdzić, styranizować wręcz. Lub jakąś swoją ostrą decyzją właśnie w ten sposób tutaj zranić, dotknąć. Takie jest czytanie na następny tydzień, koniec miesiąca lutego, początek miesiąca marca. Zobaczmy jeszcze na koniec, jaka energia jest ważna dla tego tygodnia. Tydzień nie jest prosty, nie jest łatwy, ponieważ mamy tutaj do czynienia z królem buław, czyli bardzo jakąś też decyzyjną, silną osobowością, lub wy powinniście być bardzo silni, podjąć jak w poniedziałek jakąś bardzo ważną decyzję, stanowczo później zastanowić się, tutaj w środę unikać proszę kłótni, w czwartek ewentualnie jakaś nowa miłość, w piątek zadbać o siebie i o swoich najbliższych, tutaj w sobotę ewentualnie jakaś uroczystość, jakieś socjalne kontakty i w piątek jakiś ból, kochani. Ból, zawód miłosny. The Temple Path. Ok, tutaj jest dojście przez jakieś schody, czyli trudności, jakieś trudności, które musicie pokonać w tym tygodniu, właśnie w tym następnym tygodniu. Być może będą jakieś tej trudności, ponieważ jest tutaj zranienie serca. Jakieś podjęcie decyzji, tak? Myślenie tutaj jako wisielec z innej perspektywy, czyli zastanowienie się nad pokonaniem tych problemów, tych schodów, tak? Tych tarapatów, turbulencji jakichś i w końcu dojście do tej pięknej tutaj świątyni, czyli do tego templa, tak? I ten tempel jest już oznaką szczęścia, że jeśli pokonacie te wszystkie schody, te wszystkie problemy, trudności, tarapaty dnia codziennego, tak? To pokonacie, co przynosi wam smutnego życie, to dojdziecie do pięknego miejsca, do szczęścia, będziecie wtedy, jak to pokonacie, jak wam się zdoła te wszystkie problemy podołać, to dojdziecie do jakiegoś swojego wewnętrznego szczęścia. Ten tempel jest tutaj oznaką do pięknego miejsca, pięknego momentu w twoim życiu, zmiany. Tak, zmianu, czyli wyjście, pokonanie tych wszystkich schodów i dojście do szczęścia. Także sugerujcie się tutaj tą energią, że należy zawalczyć, podjąć decyzję, przemyśleć, zawalczyć o coś, co okaże się później właściwe. Dziękuję, życzę wam pięknego tygodnia, powodzenia. Nie smućcie się za dużo, nie wpadajcie w jakieś tutaj fazy depresyjne, tylko pokonujcie swoje problemy, a wtedy dojdziecie do tego templa i wtedy będzie pięknie. Wtedy będziecie zadowolone, że pokonałyście wszystkie te schody, problemy. Do usłyszenia już wkrótce.